Simba, król lew. Odcinek czwarty. W jedności siła. Jesteś najbardziej leniwą hieną, jaką kiedykolwiek widziałem. Ja? To nie mogę być ja, to jakieś nieporozumienie. Nie ma żadnego nieporozumienia. Nic nie zrobiłaś, żeby pozbyć się Simby. Gdzie on teraz jest? Nie jestem pewna, panie. Trudno się do niego zbliżyć. Nigdy nie jest sam. To ryzykowne. Ryzykowne. Jak może być ryzykowne, skoro siedzisz tu i nic nie robisz? Rozumiem. Nie dam ci więcej jedzenia, dopóki nie przyprowadzisz mi Simby. Rozumiałaś? Nie obchodzi mnie, ilu przyjaciół go chroni. Masz go tu przyprowadzić. Jeśli nie umiesz wymyślić planu, jak to zrobić, znajdę kogoś innego, kto będzie umiał. W porządku, rozumiem, panie. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby przynieść Simbę dziś do ciebie. Nie waż się pokazać tu bez Simby. Dobrze, zobaczysz, złapię go. Nie ufam tej głupiej hienie. Jestem pewien, że sam będę musiał złapać Simbę. Nigdy nie wymyślę planu, jak złapać Simbę. Ktoś będzie musiał pomóc mi go złapać. Na co czekasz, hieno? Idź już! O nie, czerwone mrówki! Muszę dostać się do rzeki. Idź przodem, jelonku. Ja się nimi zajmę, a ty postaraj się uciec. Pójdziesz moim śladem tak szybko, jak to możliwe? Dokładnie. Chcecie nam uciec? Mama wilczyca mówiła, że mamy się trzymać razem. Chodź, Simba, wymyśliłem śmieszną grę. Dobrze, pokaż mi swoją grę. Idź, Simba. Na co czekasz, jelonku? Idź już. Gdzie jest jelonek? Może boli go brzuszek. Co to za zapach? Nie mam pojęcia, ale jest bardzo silny. Muszę poćwiczyć chodzenie po cichu. Nie zauważyli, że mnie nie ma. Nadal się bawią. Czas uciekać. Poczekajcie chwileczkę, gdzie jest Simba? Wiedziałem, że znowu się nam wymknął. Mogli nas ze sobą zabrać. Musi im się nudzić tak we dwoje. Może są już daleko, żebyśmy ich dogonili. Będą mieli kłopoty. Chodźmy powiedzieć mamie. Robię się głodny, ja też. O
Oddaj, to moje. Patrzcie, to hiena. Czego od nas chce? Zejdźcie na dół, muszę z wami porozmawiać na osobności. Pośpieszcie się, to pilne, nasz pan tygrys mnie przysłał. Nie ufam mu. Ja też nie. Pójdę po naszego wodza. No dobrze, powiedz mi, czego chcesz. Tylko szybko. Potrzebuję twojej pomocy. Tygrys kazał mi złapać Simbę, syna króla lwa. Wiem, kim jest Simba, ptasi muszczku. Jeśli nie przyniosę tygrysowi Simby, to koniec ze mną. Jeśli znów chcesz, żebyśmy narażali się dla ciebie, hieno, będzie cię to kosztowało. Zastanów się, wodzu. Nie zapominaj, że Simbę chronią przyjaciele króla lwa. Uciekaj stąd, głupia hieno. Przestańcie. Zostawcie mnie w spokoju. Dość. Zasłużyła sobie na to. Tym razem pomożemy ci, hieno. Naprawdę? Dziękuję, wodzu. Tak, ale w zamian będziesz musiała szepnąć o mnie dobre słówko tygrysowi. Obiecuję ci to, jeśli złapiesz Simbę i zaniesiesz go do tygrysa dziś, dostaniesz połowę nagrody. Dobrze, ustaliliśmy. Złapiemy dla hieny to żniotko. Nie mogę uwierzyć, że znowu robi coś dla tej hieny. Jeśli złapiecie Simbę dziś, dostaniecie więcej bananów. Wiedziałam, że mogę na ciebie liczyć, wodzu. Jelonku? Czujesz to? Hiena tu była. Tak myślałem. Może powinniśmy wracać do domu? Dlaczego? Hiena nic nam nie zrobi. Chodźmy. Nie podoba mi się to. Co się stało? Czuję hienę. Masz rację. Ciekawe, co ona teraz knuje. Cokolwiek to jest, jestem przekonany, że to nic dobrego. Musimy być czujni. Mamo! Już wróciliśmy. Wszyscy jak zwykle oprócz Simby i Jelonka. Prosiłam, żeby dziś zostali z wami. Dobrze, że już wróciliście. Chcieliśmy pójść za nimi, ale mały wilk nie chciał, żeby mieli kłopoty. Nie chcę, żebyście dziś wychodzili z domu. Co będzie z Simbą i Jelonkiem? Oni mogą być w niebezpieczeństwie. Słuchajcie mnie. Musimy ich odnaleźć. Kręciła się tu dziś hiena, a to może oznaczać kłopoty. Mam iść z wami? Nie. Zostań z dziećmi. Będziesz na nich czekała, jak wrócą. To znowu ty? Nie mów mi, że już szukasz czegoś na kolację. Nie, Simba i Jelonek zniknęli i muszę szybko ich odnaleźć. Jesteś pewien, że znowu nie zrobili nam dowcipu? Mogli, ale hiena znów tu węszyła i nie wiemy dlaczego. Hiena pomaga tygrysowi, prawda? Tak. Rozejrzę się dookoła. Może ich znajdę. Pośpiesz się. Obserwuj też małpy. Hiena zazwyczaj każe im wykonywać czarną robotę. Jest ich tu całe stado. Wyglądają podejrzanie. Patrz, jak potrafię się dobrze schować. Jelonku! Simba, co się stało? To pułapka zostawiona przez ludzi. Musimy cię z niej uwolnić. Szybko, to boli. Wiem. Potrafisz ją otworzyć? Postaram się. Uważaj. Tak.
Małpy nigdy tak daleko nie odchodzą. Musiały nas śledzić. Pójdę po kogoś, żeby nam pomógł. Nie. Przykro mi, ale nie potrafię tego otworzyć. Musimy znaleźć drogę powrotną. To Simba i jego przyjaciel. Chodźmy po resztę. Dlaczego wydaje ci się, że małpy nas śledzą? Po prostu czuję to. Wracają. Pewnie idą po resztę. Zielonku, musimy znaleźć jakiś sposób, żeby je oszukać. Poszukaj czegoś, co sprawi, że małpy będą myślały, że ludzie już mnie złapali. Nie sądzisz, że lepiej byłoby wezwać pomoc? Nie mamy na to czasu. One zaraz tu wrócą. Dobrze, sprawdzę, czy myśliwi nie zostawili jakiejś broni. Zaraz wrócę. Gdyby tylko udało mi się to otworzyć. Chodźcie za nami. Muszę coś znaleźć, zanim wrócą małpy. Strzała myśliwego. Doskonale. Co to? Strzała. Co takiego? Strzała myśliwego. Ludzie ich używają do polowania na zwierzęta. Zobacz, jaka ostra. Małpy już się zbliżają. Słuchaj, będę udawał, że złapali mnie myśliwi. Musisz wyglądać na bardzo zmartwionego. Rozumiem. Będę płakał bardzo głośno. Co się stało? Simba został zastrzelony. Chyba udało nam się ich nabrać. Myśliwi go złapali. Chodźmy stąd. Udało się. Teraz pójdą po swojego wodza i powiedzą Kienie. Zgadza się. A Kiena powie Tygrysowi. Mam tylko nadzieję, że nasi przyjaciele nie przestaną nas szukać. Wodzu! Znaleźliśmy Simbę, ale najpierw znaleźli go myśliwi. Jego przyjaciel nadal żyje. Szybcy jesteście, pójdę powiedzieć o tym Kienie. Tylko tyle? W ogóle nam nie podziękował. Kieno, mam dla ciebie same złe wieści. To nie powód, żeby mnie kopać. Dobrze, już słucham. O co chodzi, wodzu? Moje małpy znalazły twojego Simbę. Prawda? Gdzie on jest? Jest niedaleko stawu. Został postrzelony strzałą. Naprawdę? To niemożliwe. Jesteś pewien? Co ja teraz zrobię? Przestań się zgrywać. Tygrys będzie wściekły. Został jeszcze jelonek. Beczał głośniej niż ty, Hieno. Ja nie beczę. No dobrze. Spekso. Nie, wąż miał rację. Hiena i małpy coś knują. Nie zapłacę ci, nie wykonały swojego zadania. Tygrys chciał żywego Simbę. Dobrze wiesz, jak reaguje na złe wieści. Jest szansa, że Simba jeszcze żyje. Sam idź i sprawdź. Moje małpy zaprowadzą cię tam. Chyba tylko pantera będzie mogła to otworzyć. Pójdę po niego. Proszę, zostań ze mną. Słyszałeś to? To znowu małpy. Cicho. Słuchaj. To hiena. Co będzie, jeśli wrócą, żeby się lepiej przyjrzeć? Nie wrócą. Hiena jest wielkim tchórzem.
Masz rację, ale przejdźmy do planu B. Szybko, włóż strzałę tam, gdzie była. Gdy małpy będą wystarczająco blisko, wyciągnij strzałę i udawaj, że też jesteś ranny. To powinno odstraszyć ich na dobre. Balu jest niedaleko. Powiem mu, żeby natychmiast przyszedł. Jesteśmy na miejscu. Są tam na wprost. Gdzie? Teraz ich widzę. Idźcie i przynieście ich tutaj. Nie, panie, myśliwi już tam byli. Róbcie, co wam każę. No już. Idźcie tam, zanim się zdenerwuje. Nawet o tym nie myślisz, Jeno, nie pójdziemy tam. Ta strzała może być trująca. Już ja was nauczę słuchać moich rozkazów. Ratuj się, kto może. Simba został otruty. Widzisz, mówiłyśmy ci. Idźcie to sprawdzić. Co wyprawiacie na moim terytorium? Ile razy mam wam powtarzać? Simba i Jelonek są pod moją ochroną. To Balu. Jesteśmy bezpieczni. Hurra! Uwaga, wąż idzie. Wygląda na to, że znalazłem coś na kolację. Cześć, chłopaki. Czyżbyście chcieli coś powiedzieć? Nie myślicie, że ujdzie wam to na sucho. Powiedzcie mi, gdzie jest hiena. Ładną mamy dziś pogodę, nieprawdaż? Posłuchaj, naprawdę nie mam z tym nic wspólnego. Ty nigdy nie mówisz prawdy, Hieno. Przestań kłamać. Poczekaj, Patero. Ty zdrajco. O nie. Mój kieł. Jesteście bandą głupków. Zapamiętam to sobie. Lepiej sobie pójdę. Wąż i Pantera. Oni cię uwolnią, Simba. Tak się cieszę, że was widzę. Miałem pójść was szukać, ale Simba nie chciał, żebym szedł. Próbowaliśmy otworzyć sidła, ale nie daliśmy rady. Są mocne. Otworzysz je, Pantero? Chyba tak, ale będę musiał użyć całej swojej siły. Będzie bolało. Musisz być bardzo dzielny. Nie martw się. Jesteśmy z tobą, więc jesteś bezpieczny. Gotowy? Spróbuję jeszcze raz. Weź głęboki oddech. To ci pomoże. To jest mocniejsze niż myślałem. Zabierz swoją nogę. Brawo! Simba jest wolny. Nic ci nie będzie. Udało ci się wydostać Simbę z pułapki. Dobra robota, Pantero. Reszta już idzie.
Polecę po Alex. Simba, jelonku, tak się cieszymy, że cię znaleźliśmy. Dlaczego uciekłeś? Nic im nie jest. Co ci się stało w nogę? Wpadłem w sidła, ale Alex się zajmie moją nogą. To prawda, że nabrałeś hienę i małpy? To musiało być ekscytujące. Odpowiedz nam. To było okropne, ale nie powinniśmy byli tu sami przychodzić. Przybył lekarz. Szybki jesteś, Ludwiku. Dziękujemy ci. Jest do twojej dyspozycji, Alex. Cześć, Simba. Wiem, co się stało. Pomożesz mi? Wydaje mi się, że tak, malutki. Zanim zajmę się twoją nogą, poszyj ten liść i połknij go. To uśmierzy ból. Alex, przecież wiesz, że nie cierpię roślin. Jest taki sam jak jego tata. Simba, zrób to, co mówi Alex. Jelonek ma rację. To dla twojego dobra, kochanie. Włożysz nogę Simby w szyny? Tak. Włożę twoją nogę w szyny. Będzie się dobrze goiła. Pamiętasz, jak Alex próbowała założyć mi szynę na ogon? Dobrze. Gotowe. Czy Simba będzie mógł chodzić? Pewnie, że tak. Ale będzie musiał uważać i nosić szyny przez 2 tygodnie. 2 tygodnie. Dopilnujemy tego. Udało się. Uważaj na mój ogon. Patrzcie, strzała. Myśliwi ją zostawili. Nie mogą zostawić nas w spokoju? Jelonku, jak to się stało, że nie zauważyłeś pułapki? Masz szczęście, Simba, że możesz chodzić. Nie ostrzegałam cię, żebyś uważał na pułapki, jak biegasz po trawie? Nie. Mówiłaś, że patrząc w słońce popsuje sobie wzrok. Nie rób tego. Mówiłem ci, że nie lubię mieć niczego na nosie. To łaskocze. Lubię patrzeć na swoje odbicie w twoich pięknych oczach. Witajcie. To jest pułapka, w którą wpadł Simba, tak? Nigdy wcześniej nie widziałem takiej. A wy? Widziałem pułapkę, ale nie taką mocną. Musiałem użyć całej swojej siły, aby ją otworzyć. Simba miał szczęście. Masz rację, Pantero. Wygląda na to, że użyto jakiegoś wzmocnienia, żeby pułapka była mocniej zamknięta. Jestem pewien, że swoją nogą byłoby gorzej, Simba, gdybyś spanikował. Tak się składa, że właśnie czytałem coś na ten temat, gdy Ludwik przyleciał po mnie. Jeśli pokażę siłę w obliczu niebezpieczeństwa, jest to znak przeznaczenia. Nadejdzie czas dla tego dzielnego młodzieńca, że będzie ogłoszony jedynym królem dżungli. To znaczy, że musimy dopilnować, żeby nauczył się wszystkiego o dżungli. To prawda. To oznacza, że od dziś, Simba i Jelonek, bierzecie się ostro do nauki. No dobra. Wygląda na to, że zabawa się skończyła. Od dziś macie zakaz oddalania się bez powiadomienia nas o tym. Dobrze. Koniec zabawy. Zobaczycie, że nauka może być świetną zabawą. Jestem głodny. Ja też. Możemy wracać do domu? On nie może biec ani iść. Co zrobimy? Ja wiem. Trzymajcie się. Mam zaszczyt przewieźć króla dżungli. Chodźmy do domu. Nie na mój nos, ani na mój. Naprawdę sądzisz, że nasz Simba będzie królem dżungli? Tak jest zapisane w księgach. Prawie już ich miałem, panie. Znalazłem Simbę, ale najpierw ktoś go trafił strzałą. Widziałeś to na własne oczy? Jesteś pewny? Tak, panie, byłem tam. Jeśli dowiem się, że znów mnie zawiodłeś, koniec z tobą. Simba i Jelonek nauczyli się, że najważniejsza w życiu jest jedność. Musisz polegać na przyjaciołach, ale musisz również myśleć szybko i używać wyobraźni.